teraz jest Michał z Warszawy. A do następnej walki przygotowują się Marcin Waszkielis i Jan Halicki. Panowie gotowi? Czas gotów? Walka! Stop! Czas stop! Co się... Gotowi? Walka! Stop! Stop! Koniec czasu. Drodzy Państwo, ale również wielkie brawa dla Corteza! To nie koniec turnieju, walczymy w grupach, więc tutaj każde zwycięstwo jest na wagę złota. Drodzy Państwo, a ja znów mam niezwykłą przyjemność powitać mojego pana w szrankach, Marcina. Marcinie, ja przekazuję to, co mówiłeś mi dziś względem tradycji. Najpierw daję tobie spróbować, czy nie zatrute. Ciężko. Ciężko. Dlatego wszystko, co upiekł. Wszystko, co upiekł dzisiaj rano, wstając bardzo wcześnie, przygotowując się znowu, kując swój miecz, ponieważ ma nowy, świeżo wykuty o blasku księżyca. Potem piekł, potem przygotowywał to wszystko, co teraz pragnie ofiarować loży dam. Są to przepiękne ciastka, domowe roboty, wszystkie w formie wołków. No i brawa również dla jego przeciwnika, ponieważ nikt lepiej nie potrafił szanować swego przeciwnika niż Marcin. O tak, wyrazy szacunku w wykonaniu Marcina są bardzo wyraźne. Mówiąc krótko, bez ogródek. Jesteście przepiękne, ale dzisiaj walczę dla mojej najpiękniejszej damy, dla Anny Lar. Chwała wam! Dobrze. Zapinamy. Dobrze. Panowie zaraz zaczną, a przygotowuje się Piotr Krieger i Florian Bravido. Uwaga, gotowi? Walka! Miecze! Jest słowa! Dajesz Kali! Ostrożnie! Weź go z zaskoczenia! Dobrze jest, dajesz! Weź go zabić, co się z nim czaskasz? Po nogach pokonuj! Po nogach go! Po nogach, bo nie chroni!
Dobrze jest, dajesz! Jamek! Opłata się najbardziej. Ali, wykorzystaj czas! Użyj mocy! Dawaj, jedziesz na niego! Po nogach! Stop! Koniec czasu! Dziewięć do trzech. Wygrywa Marcin Waszkiewicz. Brawo, drodzy Państwo. Kolejna walka, kolejne starcia, a wiele jeszcze dzisiaj jest przed nami. Wiele jest przed nami, ponieważ dzisiaj musimy wyłonić tego, kto jest najdzielniejszy. A teraz strzelanki wzywamy. Wzywany jest Piotr Krieger, którego przeciwnikiem będzie Florian Drawidow. A, drodzy Państwo, przygotowuje się Wiesław z Oławy i Cortez z Żywca. Zawodników będziemy widzieli często, oni będą teraz rywalizowali, także warto również choćby dlatego ich dopingować, choćby... Drodzy Państwo, w szrankach już jest Florian, brawa dla niego! A jego przeciwnikiem, już znany przez nas, Piotr Krieger! Brawo. Rycerze gotowi, więc warto sędziemu głównemu oddać głos, ażeby mógł tę walkę rozpocząć, zakończyć i ocenić. Dobrze, panowie. Dobrze. Panowie go... Dobrze. Czas to. Koniec. Drodzy Państwo, ja myślę, że należą się wielkie brawa za tą walkę. I dla Piotra, który tutaj skakał i zadawał ciosy dokładnie tam, gdzie planował. Te ciosy wszystkie były silnie osadzone. Dochodziły do celu tak, jak miały dochodzić. Brawa, drodzy Państwo. Piotr Krieger. Ale brawa dla swojego przeciwnika, Floriana. Brawo, drodzy Państwo. A teraz, proszę Państwa, przed nami Wiesław z Oławy i Cortez z Żywca, a przygotowują się Krzysztof Szatecki i Michał z Warszawy. Dajmy go, drodzy Państwo, raz jeszcze. Dodajmy mu otuchy przed walką, która
tak jak poprzednie starcie, nie będzie łatwa. Jego przeciwnik Wiesław swoje poprzednie starcie zwyciężył. No ale drodzy Państwo, kto wie, jak ta walka się zakończy? No nikt nie wie, dlatego z taką przyjemnością będziemy mogli starcie oglądać i dopingować albo Korteza, albo Wiesława, albo obu ich oklaskiwać po to, żeby i podziękować im za walkę i skłonić. Dobrze, panowie gotowi, uwaga. Wiesław, znowu coś ci odpadło. Ostro. No.